Hejka kochani, tutaj Pia. Wybudowałam super minimalistyczny, piękny, nowoczesny dom, z którego jestem bardzo dumna. I właśnie chcę go urządzić minimalistycznie, ale ja mam problemy z tym, że przesadzam. I zawsze to kończy się tym, że mam pierdylion różnych przedmiotów w tym domu. Więc wpadłam na pomysł takiego wyzwania, do którego Was zachęcam, żebyście sobie też sami spróbowali. Dzisiaj będziemy meblować ten dom, będziemy go urządzać, ale to komputer, sieć będzie mi ustalało, ile przedmiotów w danym pomieszczeniu mam umieścić. Rodzinka już czeka, stworzyłam typową rodzinkę z trójką dzieci, rodzice, nastolatka, małe dziecko, dziecko i mają jeszcze kota. No dobra, zaczynamy, jestem bardzo podekscytowana. Udostępniam Wam jeszcze domek w galerii pusty, żebyście mogli zrobić to wyzwanie u siebie. Dobra, zaczynamy od pokoju małego dziecka i to jest ten malutki pokoik. Generator losowych liczb i dałam, że minimum muszą być 2 obiekty. Nie wiem, mam nadzieję, że nigdy mi się nie wylosują 2 obiekty, nie? Ale znając moje szczęście, dobra, nie gadam, losuję, a więc w pokoju małego dziecka będzie 15 obiektów? Na taki mały pokój? Nie, przez to, że w ogóle w tym pokoju mi nie zależało, żeby było dużo przedmiotów. Wystarczyłoby tak naprawdę nawet jedno łóżko, nie? I kibelek czy cokolwiek. Staram się nie tracić dobrego ducha. Pierwszy przedmiot to będzie łóżko dla tego małego smyka. Muszę być praktyczna. Nie wiem, czy w łazience będę miała na tyle przedmiotów, żeby umieścić kibel, więc na wszelki wypadek zrobię go tutaj. A, skończyłam i wykorzystałam wszystkie 15 przedmiotów. Jak wchodzimy do tego pokoju, to nie wydaje on się aż tak minimalistyczny. Pierwszy przedmiot to drzewko, to drugi. Trzeci, czwarty, piąty, szósty. Siódmy jest kibelek, więc na tej ścianie jest 7 przedmiotów. Łóżko 8, miś 9, lampka 10 i ten obrazek 11. Firanka to 12 przedmiot, a półka na książki 13. 14 i 15, ten tablet. Dobra, jestem z siebie dumna, że dałam radę. I teraz czas na salon. Zobaczcie, jak tu jest dużo miejsca. I módlcie się ze mną teraz wszyscy, żebyśmy wylosowali minimum 5 przedmiotów. Uwaga, uwaga, zamykam oczy, nie chcę tego widzieć od razu. I... 11! Ej, no to kurczę, no to błagam was. 11 przedmiotów na salon? Łatwo. Kurczę, wiecie co, tak patrzę na to wszystko i nic mi tutaj nie pasuje, dosłownie. Ja chyba będę musiała pozmieniać teraz wszystko. Czy wasze budowanie też często wygląda tak, że macie już cały plan, ale w ostatniej chwili zmieniacie wszystko? Bo ja właśnie tak zrobiłam. Stwierdziłam, że ten salon był strasznie banalny, nudny i w ogóle, i stwierdziłam, że dodam coś totalnie szalonego. Stolik kotatsu. To jest jeden przedmiot, nie jeden tylko, kochani, nie 5, a pomieści całą rodzinę i jeszcze jakiegoś gościa. Jestem po prostu genialna, że to wymyśliłam i wobec tego jeszcze zdołamy umieścić specjalny fotelik do karmienia dziecka. I będę cwana, bo dam stolik z kominkiem, więc dodatkowo będzie taki super vibe. Kurczę, ale ja normalnie tutaj wchodzę na wyżyny inteligencji 300 IQ. O, konsolę schowamy za kwiatkiem. Ej, podoba mi się to. To teraz mogę pomyśleć o naszym kocie i dać tutaj wypasiony drapak dla kota. Ej, swoją drogą kupiłam Lirze na święta. Jeszcze nie dostała, bo ja to nagrywam przed świętami. Taki super drapak. I jestem ciekawa, czy w ogóle będzie z niego korzystała, czy stwierdzi, że po co wydałaś miliony monet na to, ja z tego nie będę, wolę karton. Oczywiście stało się, w ogóle z niego nie korzysta, niepotrzebnie kupiłam jej na święta ten drapak, karton jest lepszy, ciekawe czy wejdzie teraz do niego. No, oczywiście, że tak, także drapak ląduje w piwnicy, może się kiedyś przyda komuś. No, Lira nie jest zainteresowana. Dobra, liczę, bo ja już się zapędziłam, a więc tak, raz, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10. Ostatni przedmiot. Perfekto, kochani. Wejdźmy sobie do tego salonu i zobaczmy, jak to wygląda. Więc wchodzimy, mamy tutaj... No, ej, wygląda to całkiem fajnie. Tutaj bym coś na ścianę dodała, więc jak pobierzecie sobie ten domek, to weźcie coś, dodajcie tutaj na ścianę. Dobra, kochani, czas na łazienkę. To tutaj. Zresztą jak na razie generator liczb był dla mnie łaskawy. O, dobra, tu jest. Uwaga, losuję od razu. 9! Ej, ja mam jakieś szczęście. Kuwetę tutaj dam dla kota, totalnie. Dam im kaktusa obok kibla, jak będą siadać, to będą się kuli w tyłek. Ostatnio bardzo często korzystam z tego właśnie prysznica z zimowej eskapady. I on jest świetny, bo on zajmuje bardzo mało miejsca i nie nic nie zasłania. No dobra, została nam teraz kuchnia i spiżarnia. No i zacznę sobie od spiżarni, dlatego że będę wiedziała, ile mam tutaj miejsca, ponieważ kuchnia jest bardzo mała. Więc panie generatorze, poproszę przynajmniej 7. 4! O nie, naprawdę tylko 4. Ten generator mi w ogóle popsuł wszystkie plany, bo ja chciałam tutaj dać kuchnię i w ogóle chciałam tutaj dać kuchenkę i lodówkę, żeby Simowie tu gotowali finalnie, a tutaj mieli takie, wiecie, takie blaty pokazowe z ładnymi rzeczami na przykład, żeby ta kuchnia była trochę ukryta dodatkowo, ale no 4 przedmioty nie stać nas na to, więc dałam tutaj ten kosz na śmieci, ten taki wypasiony z recyklingiem, szkoda tylko, że on jest taki, że ma brzydki kolor i do niczego nie pasuje. Ja dam tutaj lodówkę. Generator mnie załatwił, bo ja nie mogę dać tutaj żadnej ozdoby, a wiecie, jakby to pięknie wyglądało, gdyby dało się na przykład jakiś garnuszek, albo jeszcze lepiej koszyk owoców, no przecież od razu by to wyglądało jak taka spiżarnia, a tak to mamy tylko 2 puste blaty i lodówkę. No dobra, ale teraz mamy kuchnię, nie? I mam złe przeczucie. Proszę, nie zawiedź mnie tym razem. Losujemy. 2? Czy to jest jakiś żart? Cholerka! Jakie 2 rzeczy tutaj... Ja specjalnie tutaj dałam lodówkę, nie? Żeby w tej kuchni było więcej blatów. Chciałam całą ściankę tutaj zrobić blatów. Oni mi dają 2. No to ja nie mam wyboru, muszę dać kuchenkę. Tylko pokażę, jaką różnicę zrobiłby tutaj taki skromny, położony kwiatek. No po prostu to już od razu lepiej wygląda. Żadnego obrazu, żadnych noży wiszących nad kuchenką. Jezu, jaka bieda. To wygląda, jakby po prostu ktoś się tu wprowadził, włożył 2 meble i sobie tak zostawił, nie? No dobra, ale trudno, takie jest życie. Życie na krawędzi, jak zawsze ze mną macie. I idziemy teraz na górę. I na górze znajduje się taki korytarz wraz z salonem i to jest jedno pomieszczenie. Pokój, duża sypialnia rodziców, pokój dziewczyn, no i łazienka. Więc może zacznijmy sobie od pokoju dziewczyn. Im więcej, tym lepiej tak naprawdę tutaj. Nie, no dobra, jolo, ja nie oszukuję nigdy widzów. Robię to, kurczę. Ej, 3 przedmioty mam, ale jak zrobię im łóżko piętrowe, co nie? Na przykład to jest jeden przedmiot. Uuu, lala, ej, to ja mogę zrobić... Dobra, dziękuję za to, że są łączone zestawy, nie? Dzięki wam za to, bogowie Simsowi. Dobra, ale fajne, przynajmniej tutaj są pościele w tym łóżku. Więc to są 2 przedmioty, ale tak naprawdę nie. To są 4, bo są tutaj biurka, nawet 5 krzesła. Ale ja normalnie 200 IQ zawaliłam. Wiecie co, ja pomyślałam, że dam coś, co będzie ich łączyło. Więc dam ten ogromny domek dla lalek, w którym one będą mogły się razem bawić i dzięki temu będą miały ze sobą kontakty. Nie no, super pokój dla dzieci, nie? Wygląda, jakby rodzice ich nie kochali, po prostu, nie? Taka wyrąbana w kosmos chata, a tutaj tylko łóżka i domek dla lalek. O, młoda już idzie do domu, chce już wejść się pobawić. Ej, myślę, że ona się spodziewa super domku, w którym będzie mogła przyprowadzać przyjaciółki i w ogóle, wiecie, hajs się leje, a tam, kurde, bieda będzie i się zawiedzie dziewczyna. Teraz losuję do sypialni rodziców. 13! Hurra! To jest dla mnie wielkie pocieszenie i zarazem ulga. Zacznijmy od tego, że dam im bardzo fajne, wygodne łóżko. Komodę jakąś taką fajną, fancy. O, ta będzie niezła. Ratujemy otoczenie, kochani. Dam kwiatka najdroższego i takiego z najlepszym otoczeniem, jaki znajdę. Minimalistyczna nieroślina. Nie ma to jak jakiś usknięty patyk. I z tych wszystkich pięknych kwiatów w Simsach ten patyk ma najlepsze otoczenie. Co wy na to, żebyśmy otworzyli sobie taką firmę, gdzie będziemy montować takie patyki w wazony i sprzedawali je po niebotycznej cenie. Mon kosztuje 520 simoleonów, matko. Firma Ptaszyn. Twój patyk i ty na zawsze razem. Dobra, czas dać coś dla kotka, bo kotek w sumie nie ma łóżka i pewnie niektórzy z was, miłośnicy zwierząt, już się gotują. Pija, już mi piszą komentarze, ale łóżka dla kota jeszcze nie zrobiłaś. Sypialnia skończona i wygląda tak, jak pięknie. Dobra, liczymy, więc tak, 1, 2, 3 z tym stolikiem, 4, 5, 6, 7, 8 jest firanka, 9 łóżko dla psa i 10 łóżko. Lustro jest 11, a ta półka 12. Czy ja coś, kurde, źle policzyłam? Ile my mieliśmy rzeczy? 13. Jeszcze jedną rzecz mogę dać. Wiem, pomyślę o dzieciach, skoro te dziewczyny były tak bardzo poszkodowane. O, może takie malutkie skrzypce do grania dla dzieci. To teraz przejdźmy do łazienki. Łazienka jest bardzo mała, więc nawet jak mi dadzą 2 przedmioty teraz, to i tak będzie git. Losujmy. 14. Ja nie wiem i chyba porąbało. Dlaczego teraz 14 na przykład, a nie wcześniej? Co ja 14 przedmiotów ja to umieszczę? No dobra, zapraszam was do naszej małej, ale jakże pięknej łazienki. Na tej ścianie jest 8 przedmiotów. W tym rogu są 2. 11, 12 na oknie, 13 to radio. i 14 to dywan, więc równo 14, cała łazienka nawet bardzo mi fajnie wyszła. Tutaj ma być taki pokój hobbystyczny, więc w sumie 6 jest całkiem spoko. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6. 6 równo. Cały dom właściwie urządziliśmy, bardzo mi miło, ale zostały nam jeszcze dwie inne kategorie. Pierwsza kategoria to ogród, ostatnia kategoria to tutaj taras. 12. Fajnie, to będę mogła trochę poszaleć w tym ogrodzie. No i to jest cały ogród. Coś mi się tam udało wykombinować. Losujemy taras. 6 rzeczy na taras. Tutaj sobie dajemy oczywiście siedzonko. Ej, kurde, ja teraz sobie pomyślałam, bo weszłam przypadkowo w te, że ja przecież nie dałam miski dla kota naszego, nie? Ostatni itemek to tutaj miska. Udostępniam go oczywiście w galerii. No i teraz, kochani, najlepsze. Przetestujmy sobie go. Zagramy tutaj jeden dzień. Bardzo szybki check, a więc to jest salon, jak możecie zobaczyć. On mi się podoba 10 na 10, ten salon. Kuchnia mi się w ogóle nie podoba. Kuchnia jest żałosna. Zobaczcie na tą kuchnię. Idziemy do łazienki. Łazienkę też bym zmieniła, ale ogólnie jest gicior. No i tu jest spiżarnia. Jakby się tu dodało więcej dodatków, to by było przepięknie. Od razu poszliśmy sobie na taras. Teraz wchodzimy po schodach i tutaj jest tak jakby drugi salonik. Ta łazienka jest cool, nie? Ona jest spoko. Pialnia rodziców też jest ok. Tutaj też bym nic nie zmieniła. Jest pięknie, piękny patyk za 500 simolonów. Pialnia rodziców jest najlepiej wyposażone w ogóle pomieszczenie według mnie. No idziemy teraz do pokoju dziewczyn, który no z racji tych trzech przedmiotów jest śmieszny. Tu mogłoby być więcej rzeczy. Na żadnego plakatu nie mają laski, a nic. Ale może sobie stworzą jakieś ozdoby w grze. Wiecie, co ja uwielbiam robić, jak zaczynam grać jakąś rodziną? Pierwsze co patrzeć, gdzie simowie pójdą. Jak wejdą do domu, pierwsze co zrobią, ona się cieszy, że jest bardzo czysto i ładnie, no jest naprawdę bardzo ładnie, ale dla ciebie mam specjalne zadanie, to jest twój kot, więc go nakarm. Kurde, co brudzisz, dopiero co się tu wprowadziliśmy. Ona idzie zabrać bratu zabawki, bo swoich nie ma. Dobra, nie, tam weź sobie jak chcesz. No, zabrała bratu misia. No trudno. Osiągnął sobie z tej wysokiej półki samochód. O, wchodzi sobie na łóżko, jak słodko się bawią teraz. A oni sobie na konsoli grają. Ej, w ogóle ja bardzo rzadko daję simom konsolę, a to jest niefajne, bo oni jak mają konsolę, to cały czas w nią naparzają, nie? I lubią grać na konsoli, więc jeżeli jeszcze wasi simowie nie mają konsoli, to weźcie im kupcie, będą się świetnie bawić i wam podziękują za to. A pani mama sobie na laptopie gra u góry w Simsy. Kotek jest przytulany. Bardzo fajnie mi się gra w tym domku, dopiero minęło kilka chwil, ale jest taki bardzo estetyczny, nie? Bo ja zawsze tyle rzeczy nawalę, więc super wyzwanie. Witamy w naszej okolicy. O, ty już ich w ogóle przywitałaś. Dobra, to ale ile ich przyszło, kurczę. Babka położyła to ciasto tutaj, a my sobie grillujemy. Ulala. A oni w szoku stoją, nie? Oni nie wiedzą, co zrobić ze sobą tak tu pięknie. O, ty czytasz mu książeczkę, jak słodko. Te piary przyszły obczaić chatę nowych sąsiadów. Kurde, normalnie jak w jakimś amerykańskim filmie. Grill, muzyka, piękny taras. Boże, nigdy chyba takiego ładnego domu nie zbudowałam, co jest? Ale tu też fajnie będzie, ej, wyobraźcie sobie, jak wasza rodzina je tutaj posiłek, odrabia sobie lekcje, no cudnie. Młody poszedł na kanapę. Zlewu nie mam! Kurde, ej, ja nie wierzę w to, nie? Ej, kto mnie zna, ten wie, że ja zawsze zapomnę o zlewie. Zawsze zapomnę zrobić zlew. I zapomniałam, a mogłam zrobić tutaj, nie? Zamiast tej jednej szafki. Ale wy sobie zróbcie, jak powierzycie ten domek, to wy sobie zróbcie ten zlew. O, mam dobry pomysł. Jeżeli zrobicie zlew albo przerobicie w ogóle jakieś pomieszczenie w tym domku, wyślijcie mi na Instagramie, a ja udostępnię na Instastory. I zobaczymy, jak wy sobie pozmieniacie lub porobicie ten domek. Poczęstunek dla nas, jak miło. No wiesz, powodzi się. Ale satysfakcjonująca jest ta rozgrywka. On sam siebie położył opalać. No po prostu jeszcze taka ładna okolica. Jaki luzik. Boże, chłopie, ty się palisz. Co, czemu się tak opalasz długo? Ej, no taką chatę to ja rozumiem, pływają sobie w basy. A ta jak pływa w ogóle agresywnie! Czy wy to widzicie? Co to jest? Jak ona pływa? Pierwszy raz widzę, że ktoś tak pływał. Kurde! Nowa kanapa! Nie wolno niszczyć nowej kanapy. Ej, ten kot ma tak na nią wywalone, nie? Ten kot ma tak na nią wywalone, ona ją przed sekundą zabroniła. Teraz go błaga, żeby przestał. Mega mi się to podoba, że oni cały czas spędzają czas razem w tym salonie. Ten salon widocznie też im się spodobał, skoro wszyscy tutaj siedzą. No i ten stół jest epicki, ja go nie doceniałam do tej pory. Dobra, czas na kolację, zobaczmy. Ej, zróbmy pierogi, bo jesteśmy Polakami. Zobaczmy, czy w ogóle ta kuchnia, czy ona się jakoś sprawdzi. Dobra, idzie do spiżarni po jedzenie, czaicie bazę. No i co, tam to przygotowujesz? Aha, ty sobie tutaj po prostu zaczynasz gotować. Ej, nawet spoko, nawet spoko. No i jak skończyła, to dopiero idzie tutaj go, wiecie, dalej robić pierogi. O, i normalnie tutaj idziesz podać, ale milutko. O, jak super. I weź zawołaj teraz rodzinkę na kolację. I wszyscy siadają na podłodze, co zbliża jednak Simów do siebie. Jest już wieczór, kładziemy się do spania, on mu czyta. Ten pokój w ogóle dziecka jest epicki, nie? Jest super. Wszystko jest takie funkcjonalne bardzo. Mama sprząta po kolacji. A co robią laski u góry? Bo nawet nie wiem. A, ale fajnie, idziecie się bawić w domku do lalek. No tak, to jedyny przedmiot w waszym pokoju, z którego możecie korzystać w sumie oprócz łóżka. I idą spać. Dobranoc. A ty co? Masz problem? Aha, ty czytasz pod kołdrą jeszcze. Rodzice w swojej sypialni tutaj siedzą sobie na kanapie, całują się. No to może właśnie zrób coś do picia. O, kto to namalował w ogóle? Jakoś wspaniała. To namalowała nasza sąsiadka, która tutaj przyszła z wizytą. To bardzo wartościowy item, bo my za dużo rzeczy nie mamy. O, nawet lepiej... O, tutaj, no ideolo, kochani. Dzięki, laska, za obraz. Dobra, zobaczmy, czy wszystko działa. On sobie nalał szklaneczkę, a ona idzie grać jeszcze na laptopie. A czemu ty przylazłeś pić do córek? Do pokoju, weź się, lecz chłopie. No, dobry to jest moment, żeby to robić. Macie swoją sypialnię, jeszcze jaką wielką. Ach, oni nie mogą przejść przez to łóżko dla kota. Dobra, to ja je dam tak o bardziej tutaj. I to łóżko trochę przesunę tutaj i sprawdzimy. Także kochani, to łóżko sobie jeszcze przestawcie, bo już udostępniłam ten domek. Wszyscy śpią, jak słodko, udało się. Pełen sukces tego domku, bardzo mi się podoba. Tu śpią dziewczyny. Kot jak rozwalony. A na dole mały, więc jak przyjdzie złodziej, to go ukradnie jako pierwszego. Dobra, kochani, zapraszam was na śniadanie. Dzisiaj na śniadanie będą naleśniczki. No to sobie jemy, każdy zadowolony, je sobie piękne, cudowne naleśniki, tam młody, na krzesełku szatana. O, kotek się bawi dyndałką, jak słodko. No bardzo mi się podoba, kurczę, udało się, ale naprawdę pełen sukces. Dziewczyny idą właśnie do szkoły, także powodzenia. Powodzenia w szkole, hejka. Udało się i przyznam wam szczerze, że pomimo tego, że czasami się wkurzałam na ten cały generator, to gdyby nie on, to bym w życiu nie zrobiła takiego pięknego domu, bo bym po prostu za dużo rzeczy różnych dała. Domek macie w galerii, jakbyście chcieli. Subujcie mnie, wbijajcie na Insta Piór Podłoga Pia i do zobaczenia, hejka!